Finezja uczuć. Fragment rozdziału pierwszego. Na szczęście Franek był gotowy i czekał na chodniku przed halą treningową. Wsiadł do samochodu, trochę marudząc na jej spóźnienie. Znowu będzie jęczał, stwierdził. Przestań, będzie dobrze. Skąd wiesz? Staniemy na końcu kościoła, to nas nie zobaczy. Wkrótce przerwali rozmowę, bo właśnie podjechali pod kościół, gdzie na placu stali wszyscy kandydaci do pierwszej komunii. Alicja głośno westchnęła, ale nic nie powiedziała. Kiedy podchodzili, usłyszała nazwisko swojego syna. – Franciszek Mączyński! – przeczytał ksiądz, rozglądając się wśród dzieci. – Obecny! – krzyknął Franek z daleka. – Dobrze, że chociaż ciałem, bo duch pewnie jeszcze nie zdążył. Skwitował z przekąsem ksiądz Mariusz. – Mój duch jest za mną! – wypalił Franek, pokazując Alicję, która zdołała się tylko głupio uśmiechnąć, słysząc niezbyt śmieszny żart syna. Ksiądz zaczął ustawiać dzieci przed wejściem do kościoła, ale ona na to nie zwracała uwagi. Zastanawiała się, dlaczego tak jej się czepia. Przecież dopilnowała, żeby Franek zaliczył wszystkie modlitwy jeszcze przed terminem. Poparła też jego apel o to, aby wszystkie dzieci miały jednakowe stroje komunijne. Na zebraniu z rodzicami wygłosiła kilka trafnych argumentów za tym, że strój nie powinien przyćmić uroczystości. Wydawało się, że patrzył na nią z wdzięcznością za to, co wtedy powiedziała. A teraz czepiał się jej przy wszystkich. Nie potrafiła tego zrozumieć, a w duchu powtarzała sobie, że zostały jeszcze tylko 3 spotkania, więc jakoś to przetrwa. Z rozmyślań wyrwał ją męski głos. Może pani Mączyńska poprowadzi do kościoła pierwszą parę, wtedy reszta ruszy za nimi, zasugerował ksiądz. Oczywiście, odpowiedziała zaskoczona i ruszyła w stronę dzieci. Nie zauważyła tylko, że tuż pod jej prawą stopą znalazła się metalowa wycieraczka z dość dużymi oczkami. Nagle jej prawa noga nie chciała się oderwać od podłoża. Zdążyła tylko krzyknąć i z impetem upadła na zmierzającego w jej kierunku księdza. Wylądowała dokładnie na nim, swym nosem dotykając jego gładko ogolonego podbródka. Była tak zaskoczona wypadkiem, że przez chwilę nie wiedziała, co ma zrobić. Leżała, rozglądając się nieporadnie i czekając na pomoc. Ksiądz Mariusz był równie zdziwiony całą sytuacją. Kilka osób wyciągnęło do niego ręce, żeby mu pomóc, ale fakt, że Alicja na nim leżała, nie ułatwiał sprawy. W końcu zaczęła się podnosić, jednak przeszkadzał jej w tym but, który utkwił w wycieraczce. Zaczęła się z nim mocować, bez wyraźnego efektu. Zdjęła więc go i usiadła obok wycieraczki. Czuła się jak przysłowiowa blondynka. Nie wiedziała, co ma zrobić i powiedzieć, żeby ratować resztki honoru. Na szczęście podbiegł Franek, który zaczął pomagać jej się podnosić. Ksiądz natomiast, kiedy wstał, zaczął wyciągać z wycieraczki jej but. Gdy podawał go, miała wrażenie, że się delikatnie uśmiechnął, ale natychmiast potem pogroził jej palcem. Ostrożnie, proszę pamiętać, że pierwsi będą ostatnimi, powiedział, otrzepując sutannę.